Cześć! Chciałbym pokazać Wam dzisiaj jedną bardzo prostą, ale nieoczywistą technikę, która przyda Wam się przede wszystkim do pracy z pacjentami, którzy mają problemy bólowe i ograniczenie ruchomości w górnych segmentach szyjnych oraz problemy z okolicą stawu skroniowo-żuchwowego. Nie bez powodu mam tutaj akurat przy sobie taki model czaszki. Chciałbym Wam pokazać przede wszystkim relację stawu skroniowo-żuchwowego i wyrostka sutkowatego, do którego, jak wiecie, przyczepia się mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy, który też jest powleczony powięzią szyi oraz okolicą kanału słuchowego, która oczywiście jest częścią ucha. Więc ucho jest strukturą, którą możemy w praktyce wykorzystać do pracy z całym tym rejonem. Ok, słuchajcie, do wykonania tej techniki będziecie potrzebowali rękawiczki, dlatego że będziemy pracowali faktycznie w tej wewnętrznej stronie małżowiny. To, co możecie też sprawdzić przed wykonaniem takiej techniki, to oczywiście ruchomość w stawach skroniowo-żuchwowych, więc tutaj oczywiście można pacjenta poprosić o to, żeby sobie szeroko otworzył usta. Możecie zaobserwować też trajektorię ruchu żuchwy, czy ona jest prosta, czy w którą stronę zbacza. Zazwyczaj w tej sytuacji, kiedy żuchwa nam lekko ucieka w stronę, powiedzmy lewą, to zazwyczaj w takich sytuacjach też praca po lewej stronie będzie bardziej pomocna. W momencie, kiedy na przykład palpujecie sobie odcinek szyjny, kręgosłupa, czujecie więcej napięcia po stronie lewej, więc bądź po prostu wiecie, że to akurat tam jest dysfunkcja, której chcecie się pozbyć, czyli właśnie na przejściu szyjno-potylicznym, ewentualnie w tych górnych segmentach, w okolicach mięśnia mosa czy mięśni pochyłych, no to również po tej stronie będziemy wykonywać taką technikę. Więc dobrze jest jedną ręką, tą, którą nie pracujemy, chwycić sobie przejście szyjno-potyliczne po to, żeby ustabilizować tutaj głowę. Także lewą ręką, którą będę pracował, tutaj będę używał do techniki przede wszystkim kciuka i palca wskazującego. Kciuk wsuwamy do środka, do małżowiny usznej, ale co ważne, nie do kanału słuchowego. Opieramy po wewnętrznej stronie opuszek kciuka i palcem wskazującym, ewentualnie też palcem środkowym, możemy złapać tutaj okolice nasady tej chrzęstnej ucha po to, żeby złapać jak najwięcej tkanek miękkich. I teraz szukamy tylko restrykcji, więc przesuwamy te tkanki w stronę do siebie, w stronę do mostka, w stronę do stawu skroniowo-żuchwowego. Możemy też wykonywać pewnego rodzaju tutaj rotacje. Generalnie szukamy oporu, więc wybieramy ten luz. Zazwyczaj, kiedy pociągniemy jeszcze w stronę do siebie i do tyłu, możemy pogłębić napięcie tej techniki przez poproszenie pacjenta o powolne otwieranie ust. Wtedy zwiększa nam się napięcie akurat po tej stronie, czyli mniej więcej właśnie w projekcji mięśni żucia. W momencie, kiedy pociągamy za tkanki w stronę do czubka głowy, możemy jednocześnie pójść do rozciągania tkanek miękkich, idąc głową do zgięcia w stronę prawego barku. Do wykonania takiej techniki praktycznie nie ma żadnych przeciwwskazań, poza takimi bardzo oczywistymi, typu jakimiś zmianami skórnymi w obrębie ucha, które mogłyby krwawić, generalnie jakieś ubytki słuchu nie są tutaj absolutnie żadnym problemem, urazy tej okolicy również je. Tak samo jak w przypadku innych technik manualnych będziemy uważać jedynie na to, żeby nie pogłębiać tutaj dolegliwości bólowych pacjenta, więc mimo tego, że chwyt jest dosyć solidny, powinien być on jednak dla pacjenta niebolesny i w pełni akceptowalny. Także mam nadzieję, że będziecie mieli teraz okazję ze swoimi następnymi pacjentami wypróbować akurat tą technikę. Chętnie poczytam, jak Wam to poszło i czy takie techniki pracy Wam się podobają, więc dajcie mi znać w komentarzu. Jeśli oczywiście takich technik już używacie, to również fajnie będzie poczytać Wasze opinie i spostrzeżenia.
Także na dzisiaj to wszystko i do następnego materiału.